Ewangelia Jana, 18 rozdział, 28 werset. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Rozważmy kilka myśli na temat Ewangelii Jana. Było pomiędzy godziną 6 a 9 rano. Pan Jezus zostaje wprowadzony do pretorium, oficjalnej rezydencji rzymskiego gubernatora. Noc, podczas której został Pan Jezus wydany, biegnie nieprzerwanie swoim torem. Wydarzenia z poprzedzającej nocy możemy przedstawić w następujący sposób. Wieczorem Pan Jezus spożywa Paschę wraz z Wieczerzą Pańską ze swoimi uczniami. Po wyjściu Judasza z górnej sali, Pan Jezus udaje się ze swoimi uczniami do ogrodu Getsemane. Pomiędzy godziną 21 a 24 Pan Jezus zostaje aresztowany. Między godziną 24 a 3 rano arcykapłan Annasz przesłuchuje oskarżonego. Następnie między godziną 3 rano a 6 rano nad ranem odbywa się główne przesłuchanie przed Kajfaszem i Radą Najwyższą. Nie ma chyba bardziej nieodpowiedniej pory na rozprawy sądowe niż noc, ale przywódcy religijni w Izraelu czynią z tego sprawę niecierpiącą zwłoki. Noc jest dla nich najlepszą okazją, by bez tłumu potępić znienawidzonego Jezusa z Nazaretu. Ponieważ naród żydowski nie może wykonywać kary śmierci, arcykapłani i słudzy przekazują Pana Jezusa rzymskiemu namiestnikowi. Cóż za straszna hipokryzja. Przywódcy religijni nie wchodzą do pretorium, aby nie zanieczyścić się rytualnie przez zetknięcie się z pogańskim miejscem. Obchody Paschy są dla nich niezwykle ważne lub są jedynie religijną powinnością, ale nie mają żadnych wyrzutów sumienia, aby popierać morderstwo i szukać fałszywych świadków. Oto do czego zdolna jest religijność przy braku żywej wiary.